Credo in nomine Deum. Święty Jan Maria Wianney urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 roku. Do pierwszej komunii świętej przystąpił potajemnie podczas rewolucji francuskiej w 1799 roku. Przyjął po raz pierwszy Chrystusa do swego serca w szopie zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście dla ostrożności zasłonięte furą siana. Ponieważ szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku 17 lat. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Dardilly, Jan uczęszczał do szkoły w Écully. Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi lekcji łaciny. Od służby wojskowej Jana wybawiła ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 1812 roku. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. W 1813 roku przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał tak faktycznie uczynić i wstąpić do braci szkół chrześcijańskich, ale odradził mu to proboszcz z Écully. On też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na te opinie i dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku Jan otrzymał święcenia kapłańskie, mając wówczas 29 lat. Pierwsze 3 lata spędził jako wikariusz w Écully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana jako wikariusza kapelana do miejscowości Ars. Ksiądz zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było 230, dlatego nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ksiądz Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat. Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał po parę godzin dziennie na gołych deskach. Kiedy w 1824 roku otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, że ksiądz Jan daje sobie jakoś radę, erygował w 1823 roku parafię Wars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek zaczął się zwolna zapełniać w niedzielę i święta, a nawet i w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów. Pomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ksiądz Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Uważał, że za mało się za nich modli i za mało pokutuje. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak nakazał mu powrócić. Posłuszny uczynił to. Nie wszyscy kapłani rozumieli niezwykły tryb życia proboszcza z Ars. Jedni czynili mu gorzkie wymówki, inni podśmiewali się z dziwaka. Większość wszakże rozpoznała w nim świętość i otoczyła wielką czcią. Sława proboszcza zaczęła się rozchodzić daleko poza jego parafię. Napływały nawet z odległych stron tłumy ciekawych. Kiedy zaś zaczęły się rozchodzić pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana, dar czytania w sumieniach ludzkich i dar proroctwa, ciekawość wzrastała. Ksiądz Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów, od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: grzesznicy zabijają grzesznika. W 10 roku pasterzowania przybyło do Ars około 20 tysięcy ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich około 80 tysięcy. Łącznie przez 41 lat jego pobytu w tym miejscu przewinęło się przez miejscowość około 1 miliona ludzi. Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe. Oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat pokazywał się księdzu Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet na kilka godzin wypoczynku.
Inni kapłani myśleli początkowo, że są to gorączkowe przewidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Jan Wianaj przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał. Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 roku, przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza Zars wzięło udział około 300 kapłanów i 6 tysięcy wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. W 1865 roku rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież Święty Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił Jana Wianeja patronem wszystkich proboszczów kościoła rzymskiego w roku 1929. W stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował osobną encyklikę, w której przypominał tę piękną postać.